dobry kochani, w nowym daily vlogu i dzisiaj zaczynamy troszkę kosmetycznie, bo mamy w sumie końcówkę roku, ostatni miesiąc tego roku i stwierdziłam, że to jest chyba najlepszy moment na to, żeby wreszcie opróżnić tę oto torbę. Słuchajcie, kto mnie śledzi w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie, ten doskonale wie, że w zeszłym roku podjęłam wyzwanie 22 produkty, zużyte produkty makijażowe na 2022 rok. I udało mi się to osiągnąć, dlatego też postanowiłam, że w sumie to jest bardzo dobry pomysł na to, żeby regularnie zużywać kosmetyki i zużywać je tak naprawdę do końca. A wiecie, że z tymi kosmetykami makijażowymi to różnie bywa i czasami się je zużywa, zużywa i końca nie widać. Dlatego też stwierdziłam, że w sumie dlaczego nie podejmę takiego wyzwania również w 2003 roku i na początku tego roku wam o tym wspominałam na moim Instagramie, ale stwierdziłam, że nie będę robić tak, jak to robiłam w zeszłym roku, czyli co miesiąc pokazywałam to, co udało mi się zużyć, tylko właśnie na koniec roku zrobimy sobie takie kompletne podsumowanie. I wiecie co? Wrzucałam przez cały rok te puste opakowania po kosmetykach makijażowych właśnie do tej torby. Nie wiem, czy mi się udało osiągnąć te 23 zużycia. Zaraz będziemy sprawdzać. Tak naprawdę powiem wam, że kompletnie nie pamiętam, co tutaj się znajduje i jakie produkty, więc zrobimy sobie teraz podsumowanie tego projektu. Pokażę wam, jakie kosmetyki używałam, powiem wam też, co na ich temat sądzę. Bardzo często pytacie mnie o różne produkty makijażowe, które stosuję, które używam, więc teraz będziecie wiedzieć, jakie stosowałam i używałam. A myślę, że na początku roku, a może jeszcze w tym roku, zobaczymy, bo szykują się małe zakupy, jeśli chodzi o produkty makijażowe, więc może pokażę wam, co nowego się u mnie pojawiło. Zobaczymy. Także słuchajcie, lecimy, będę wyciągać po kolei wszystko, tylko tak się zastanawiam, gdzie ja to będę układać. Dobra, będę sobie to układać na moim podnóżku tutaj. Dobra, lecimy. Pierwszy zużyty produkt to puder pod oczy od Laura Mercier, numer 1, Secret Brightening Powder, właśnie na okolice pod oczami. Bardzo, bardzo duża wydajność, bo tutaj mieliśmy 4 gramy i naprawdę niesamowicie długo służył mi ten puder. O, czekajcie, bo tu jeszcze jest jakaś resztka. Dobra, no to może jeszcze zużyję na jeden raz. Ale wliczymy go już do tego projektu. Na jeden raz może mi się uda. Rzeczywiście bardzo fajny puder. Bardzo ładnie wygląda tutaj w tej okolicy oczu. I on ma jeszcze takie mikro drobinki, które fajnie rozświetlają tutaj okolice oczu. Na pewno do niego wrócę. Nie lubię tego tradycyjnego pudru z Laura Mercier, tego wychwalanego wszędzie pudru, wiecie, do twarzy. Nie lubię, u mnie się nie sprawdza, ale akurat ten bardzo dobrze się sprawdził. Natomiast jeśli chodzi o puder do twarzy, to tak, tu już nic nie ma. Tu nic nie ma. To był genialny produkt, do którego na pewno wrócę jeszcze nieraz. Marka Eisenberg. Puder do twarzy bez talku. Fantastyczny, no po prostu świetny. Tutaj mamy taką szczoteczkę. Możemy sobie to wszystko fajnie wyjąć. A zobaczcie, nawet sitko już wyrzuciłam w pewnym momencie. Lusterko, super przemyślane. Bardzo fajna pojemność, też mi długo służył. Tutaj mamy 7 gramów. Genialny puder, drogi, bo są to kosmetyki spółki luksusowej i Mark Eisenberg, ale naprawdę bardzo się opłaca. Dalej. Tusze do rzęs. Miniaturka mojego ukochanego tuszu do rzęs od marki Estée Lauder. Wy ten tusz doskonale znacie. Zużyłam tusz do rzęs od marki Yves Saint Laurent. Opowiadałam wam o tym tuszu, że fajny, ale miałam wrażenie, że bardzo szybko się skończył, a przez to też momentalnie szybko zasycha. Chociaż podobała mi się szczoteczka. Czekajcie, pokażę wam. O! Fajna, naprawdę fajna, taka gruba, włoskowata szczoteczka, taka jak ja lubię. Pięknie wyglądał na rzęsach, no ale niestety jakoś tak szybko się skończył i szybko zsychał. Kolejny tusz to oczywiście Kylie. Nie wiem, czy będzie widać. Myślę, że tak. Tusz od Kylie. Bardzo, bardzo dobry tusz.
Bardzo Wam polecam. Tu też mamy fajną szczoteczkę. Inny kształt nieco, ale też taką z włosków. Pięknie ten tusz wyglądał na rzęsach. Pięknie je podkręcał. Myślę, że też wrócę do niego na pewno nie jeden raz. Czy ja mam jeszcze jakiś tusz? Mam, słuchajcie. Mam tutaj maskarę od Giorgio Armani. Też fajna szczotka, podobna do tego, do tej szczotki od Kylie. Bardzo dobry tusz, ale nie zrobił u mnie jakiegoś wyjątkowego wow. Tutaj z kolei mam tusz, Jezu, jakie brudne to opakowanie. Tusz od marki Elever Cosmetics. Genialny tusz, bardzo go lubiłam. On ma taką silikonową szczoteczkę, fajnie wyprofilowaną. Natomiast ta formuła zawiera też takie mikrowłoski, przez co właśnie ten tusz tak wygląda, opakowanie tak wygląda, jak wygląda. Ale bardzo mi się, bardzo dobrze mi się sprawdza. Coś mnie nos sądzi, słuchajcie, nie wiem. Baza od marki Eveline, baza 3 w 1, chyba tak, 3 w 1. Baza, po którą wracam regularnie, cały czas stosuję i bardzo, bardzo lubię. Czy mamy jeszcze jakiś tusz? Mamy, ale ja zużyłam tych tuszy w tym roku. Jeszcze jeden ostatni to jest tusz od marki Douglas, tusz Fake It Baby, bardzo dobry tusz. Zobaczcie, tutaj mamy też taką fajnie wyprofilowaną, dużą, grubą, włoskowatą szczoteczkę. Widzicie, ja najbardziej lubię takie szczotki. Nie za bardzo przepadam za tymi silikonowymi, bo one, ja nie mam, wiecie, takich gęstych, bardzo długich naturalnie swoich rzęs. I te silikonowe szczoteczki czasami powodują, że potrafię się przy makijażu drapnąć i strasznie tego nie lubię, bo potem zaczynam, oko mi zaczyna łzawić. Natomiast właśnie te takie tradycyjne szczotki u mnie sprawdzają się najlepiej. To mamy, słuchajcie, tak, raz, dwa, trzy, bo mi tu spadnie, cztery, pięć, sześć, sześć tuszy, które zużyłam w tym roku, w tym jedna miniaturka, plus jedna baza. Lecimy dalej. Podkłady. Dwa podkłady od marki Elever Cosmetics. Zobaczcie, dwa podkłady w dwóch różnych odcieniach. Wykończone do samego końca. Świetne podkłady. Nieraz Wam o nich mówiłam. Bardzo dobrze się u mnie sprawdzały. I genialny podkład od Estée Lauder. Seria Re-Nutriv, po prostu cudowny, cudowny, cudowny podkład, ale już też nieco droższy. Z podkładów widzę, że nie mam nic, ale mam, o właśnie, wykończony ten puder od Laura Mercier. Zobaczcie. To, o czym mówiłam, nie polecam tego produktu, u mnie się nie sprawdza, ale widzę, że mam tu jeszcze dwa inne pudry. Tak, tak jest. O nie, słuchajcie, mam jeszcze jeden tusz, ale dobra, zaraz. Mam tutaj dwa pudry od marki NAM i to są dwa pudry do stosowania w okolicy oczu. Ten chyba najlepiej mi się sprawdził. Zdecydowanie lepiej ten tradycyjny niż ten rozświetlający, ponieważ ten rozświetlający kompletnie nie rozświetla. A jak dla mnie nie było żadnej różnicy pomiędzy jednym i drugim. Wręcz bym dodała, że ten jest w takim kolorze transparentnym i zdecydowanie lepiej pracował u mnie w tej okolicy pod okiem. Także dwa pudry, trzy pudry do stosowania w okolicy oczu. Trzy podkłady, dwa pudry do twarzy. I słuchajcie, ten jeden tusz, widzę, mi się tutaj zapodział jeszcze. Genialny, Diego de la Palma, genialny, genialny, genialny tusz, tak dobry tusz, że namówiłam też w mojej włoskiej rodzinie dziewczyny na jego zakup i stosują i Julia, i Daniela. Świetny, świetny, świetny tusz, bardzo Wam go polecam. Mam za to wykończoną paletkę Tarte, taką w brązach, też świetnie się sprawdza i pięknie pachniała czekoladowo, tak karmelowo. Więc zużyłam paletkę, zużyłam róż, tak, od marki Sea Slave w odcieniu 1 Pink Peony. Piękny, delikatny, ładny róż do policzków i w ogóle zbliżam się do Denka też z tej serii różu od Sisley, ale w innym odcieniu, ale to już Wam pokażę następnym razem. Zużyłam mini rozświetlacz od Bobbi Brown. Co ja tu mam jeszcze?
Mam tutaj produkty do brwi od Anastasia Beverly Hills. Znacie doskonale te żele. Ja po prostu je uwielbiam i myślę o tym, żeby do nich wrócić. Okolice oczu zużyłam kredkę taką piękną, niebieską, taką chabrową od marki Estée Lauder. Korektor Anastasia Beverly Hills. Bardzo fajna pojemność. Gęsty, niesamowite krycie. Bardzo, bardzo wydajne. Polecam. Ja bym powiedziała, że to jest nawet taka wersja, jak kojarzycie ten Shape Tape od Tarte. Pewnie kojarzycie to. Moim zdaniem ten jest jeszcze lepszy. Ma bardzo podobne, ma takie samo w sumie krycie, ale konsystencja jest lepsza z tego względu, że w moim wieku, gdzie pojawiają się już tutaj te zmarszczki, ten korektor jakoś specjalnie w nie nie wchodzi, ich nie podkreśla, nie przesusza tutaj tej okolicy oczu. Także ten korektor jak najbardziej tak. I wykończyłam korektor od marki Sisley. Zobaczcie, już tu prawie nic nie widać na nim. Tylko numer 1,5. Świetny, świetny to był ten korektor Fito, chyba jakoś tak. Zawierający również substancje takie aktywne, ładnie działające tutaj w okolicy oczu. Także jak najbardziej tak. Został mi tu jeden produkt od marki Eveline do brwi. Fatalny, okropny w ogóle. Nic kompletnie nie robił. Nie polecam tego żelu do brwi. Wykończony. Wykończony w odcieniu szampańskim. Tak, numer 1. Tak, cień do powiek od marki Sisley. Przepiękny. No przepiękny, przepiękny odcień. Takiego właśnie złota, takiego blasku, takiego szampańskiego. Uwielbiałam go stosować, szczególnie w okresie letnim. Ach, dobiegam już do końca. Tak, tak, wiem. Słuchajcie, zużyłam dwa takie same błyszczyki od Kylie w odcieniu 232. Uwielbiam ten błyszczyk i planuję kupić kolejny. Przepiękny, ja bym powiedziała, że to jest tak. Jakość trochę Chanel i trochę błyszczyki Buxom. Jeśli kojarzycie te marki, to kojarzycie błyszczyki od tych marek, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Trwałość, blask, ale dużo, dużo niższa cena. Przepiękny odcień na ustach. Jeśli szukacie takich błyszczyków, które są nieco lepkie, dają naprawdę taki długi, długotrwały połysk. Świetnie nawilżają usta. No i mają ten delikatny, taki różowy, piękny kolor. Zresztą jak miałam ten błyszczyk na ustach, to bardzo często pytaliście mnie, co ja na tych ustach mam. Więc tak jak mówię, wrócę, na pewno wrócę. I to jest Kylie odcień 323. Wykończyłam również, jak widzicie, błyszczyk taki transparentny z Sephory, który też fajnie mi służył, ale raczej już do niego nie wrócę. Te od Kylie są zdecydowanie lepsze. Wykończyłam miniaturkę błyszczyka takiego powiększającego usta od Givenchy, ale nic szczególnego. I skończyłam balsam do ust od marki Dear Dahlia. Bardzo fajnie nawilżał usta, dawał im taki delikatny połysk. Super się u mnie sprawdzał. Kochani, mamy to wszystko zrobione. Trzy podkłady zużyte. Dwa pudry do twarzy, mamy 5 sztuk. Trzy pudry pod oczy, mamy 8. Dwa produkty do brwi od Anastasii, 10. Trzy paletki, 13. Najwięcej zdecydowanie zużyłam tuszy do rzęs. Jak to jest możliwe? Nie wiem, słuchajcie, tak patrzę na to wszystko. Jak to jest możliwe, że ja tyle tuszy do rzęs zużywam? Czy wy też tak macie? Dobra, słuchajcie, 13. 15. 16, 17. 18. 19. 20. 21. Czekajcie. 21. 22. 23. 24. Jeee, udało się. I teraz 25, 6, 7, 8, 9, 30,
31 produktów makijażowych zużytych w 2023 roku. Udało się! Udało się kolejny raz, także jestem przeszczęśliwa. No i oczywiście, że podejmuję wyzwanie i będę robić kolejny projekt w przyszłym roku, ale wiem, że kilka osób z Was też, dziewczyny, robiłyście ten projekt, więc czekam na Wasze komentarze, czy Wam się udało w tym roku zużyć 23 produkty. Dajcie koniecznie znać. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Udało się! A my teraz wychodzimy, w sensie ja i Max, jedziemy do Złotych Tarasów, bo wiecie co, skończyło nam się mydełka do rąk z Bath & Body Works i chciałabym kupić coś w takim klimacie świątecznym, więc stwierdziłam, dawaj, podjedziemy do centrum, do Złotych Tarasów, zobaczymy co ciekawego, zobaczymy jakie dekoracje świąteczne, czy w tym roku coś się zmieniło. I jeszcze tak sobie pomyślałam, że przed wyjściem pokażę Wam tak szybko, co mam na sobie. Mam dzisiaj na sobie różowy golf z Candy Tam. Mam do tego bezrękawnik z Zary, który uwielbiam i Wy o tym doskonale wiecie. Mam też spodnie na sobie takie ala skórzane z Pinko. Do tego założyłam ciepluteńkie emu. Tak, tak jak widzicie. Zakładam resztę i jedziemy właśnie do tych Złotych Tarasów. Zarzuciłam sobie jeszcze ten mój płaszcz różowo-karmelowy, tak jakoś dzisiaj do koloru. Zdejmę go oczywiście jak przyjedziemy do Złotych Tarasów, w sumie tu nawet już chyba jak będę w samochodzie, zobaczymy. Torebka tote bag Elisabetta Franki. No i słuchajcie, taki mój look na dzisiaj. Tak jak mówię, płaszcza się pozbędę, jak będziemy w Złotych Tarasach. Zostawimy na parkingu samochód, więc zostawię płaszcz w środku i będę sobie chodzić tylko po prostu w tym kożuszku. Tak dzisiaj wyglądam. Jedziemy. Pierwszy zakup zrobiony. Pokażę Wam w domu, jakie nowe smaki Nespresso sobie wybrałam. Od razu też pan, który mnie tutaj obsługiwał, pozwolił mi wypróbować. A teraz uderzamy do Van Graaff. Zobaczymy, co świątecznego można tutaj znaleźć. No oczywiście jasroka, patrzcie, jaka piękna opaska. A, cudowna, do świątecznych stylizacji w sam raz. Słuchajcie, cała gama dresów Juicy Couture. Piękna, uwielbiam. Ale jaka super czapka. Z daszkiem. Kochanie, kupię Ci taki sweterek, co? Na święta, na pierwszy dzień świąt, co Ty na to? Kupimy jeden dla Massimo, jeden dla taty. O, idealnie. Ten będzie dla Massimo, a ten dla mojego taty. Jeszcze dla szwagra. Jestem już w domu. Oczywiście tutaj widzicie, jest górka, która się rusza. O, proszę, proszę. Proszę, proszę, proszę. Ta-da! Słuchajcie, moje zakupy. W Bath & Body Works kupiłam tylko jedno mydełko, bo tak, po pierwsze okazało się, że nie było tej promocji. Kupujesz dwa i płacisz za jedno, więc zapłaciłam za nie 45 zł. No niestety ceny bardzo mocno podskoczyły, ale też dlatego, że tylko tak naprawdę z tej świątecznej kolekcji to chyba najbardziej ten mi się podobał, jeśli chodzi o zapach. Mydełko w piance, oczywiście u nas cały czas w użyciu i tak stwierdziłam, że w sumie to wezmę jedno i poczekam, może będzie jakaś następna promocja i przyjadę, jak się skończy po kolejne. Ale poczyniłam też małe zakupy w Nespresso, czekajcie. Zakupy w Nespresso ze świątecznej kolekcji. Massimo. No i oczywiście co? Wybrałam oba zapachy, smaki z tej świątecznej kolekcji, czyli karmel i orzechy. I podobno
To jest jakaś mieszanka przypominająca troszkę dyniową, ale bardziej z takim smakiem wina. I rzeczywiście spróbowałam na miejscu i ona jest taka no słodsza, jest korzenna i słodsza. Ale stwierdziłam, że biorę na razie te dwa. Zobaczymy, jak będą smakowały na przykład w połączeniu z mlekiem. Mlekiem migdałowym, mlekiem kokosowym. Zobaczymy, która będzie lepsza i wtedy ewentualnie uzupełnię sobie zapas na święta. Ale wpadłam jeszcze na zakupy do Zary, bo potrzebne mi były szare dżinsy i szukałam takich, wiecie, zwykłych, prostych, szarych rurek. W ogóle wszystkie teraz te modele dżinsów, które się pojawiły, mają takie szerokie nogawki, szerokie tutaj na dole. W ogóle mi się to kompletnie nie podoba. A ja potrzebowałam właśnie takich rurek obcisłych, fajnie dopasowanych, z kieszeniami. O, i znalazłam te. Jak widzicie, mój rozmiar, może będzie widać też od razu numer referencyjny, gdyby Was interesowało, więc mam szare dżinsy, a Max kupił sobie w Reserved szaliczek, taki szary, on jest tak niesamowicie mięciutki, zaraz Wam powiem, ile zapłacił za ten szalik. 80 zł, ale stwierdził, że będzie mu pasować z kolei do jego szarości zimowych. I takie zakupy dziś. Wyskoczyłam dzisiaj na chwilę do sklepu Mensa Home, który uwielbiam, jeśli chodzi o dodatki do domu, po kolejny świąteczny kubeczek. Słuchajcie, w zeszłym roku kupiłam sobie właśnie ten od Villeroy & Boch. Taki właśnie mikołajowy, świąteczny, już go zresztą u mnie widzieliście. I postanowiłam, że co roku będę sobie kupować jeden kubeczek właśnie z tej kolekcji, porcelanowy, właśnie taki od Villeroy & Boch, ponieważ uważam, że mają najpiękniejszą świąteczną kolekcję, jeśli chodzi o porcelanę. I co roku będę sobie kompletować jeden kubeczek. Taki wyjątkowy, ten na pewno będzie wyjątkowy, jeśli chodzi o zeszły rok, będzie mi się bardzo kojarzył z pewnymi wydarzeniami, które miały wtedy miejsce, a tu mam nowy, już go rozpakowuję i pokażę Wam, jaki wybrałam w tym roku. Bardzo proszę, oto nowy kubeczek, również Villeroy & Boch, ale tym razem, tak jak widzicie, jest nieco mniejszy od tego i ma choinkę z czerwonymi bombkami, dlatego że w tym roku pierwszy raz zrobiliśmy w domu dekorację właśnie z takimi czerwonymi elementami i pierwszy raz w tym roku mamy choinkę z białą, znaczy białą, zieloną choinkę z takimi właśnie białymi elementami, tak jak tu widzicie, i czerwonymi bombkami. W tym roku pierwszy raz w naszym mieszkaniu pojawiła się czerwień, także słuchajcie, do kolekcji dwa kubeczki. Mamy to, słuchajcie, skończyłam pracę przed komputerem, siedziałam przed komputerem kilka dobrych godzin, ale mam przygotowane fajne materiały dla Was i myślę, że to czas najwyższy się już z Wami pożegnać, bo czekam na Maxa, który wyskoczył na chwilę do Biedronki, bo skończyło nam się pieczywo i pewnie zaraz będziemy szykować jakąś kolację, więc kolacja, odpoczynek, już takie wiecie, slow life i tak dalej, może jakiś film sobie włączymy dzisiaj wieczorem, ale na zakończenie dzisiejszego daily vloga, tego właśnie takiego trochę świąteczno-kosmetycznego, muszę Wam powiedzieć i przyznać Wam, jaki numer dzisiaj odwaliłam w Złotych Tarasach, to do tej pory Max się ze mnie śmieje. Słuchajcie, najpierw poszliśmy, jak weszliśmy do Złotych Tarasów, to najpierw poszliśmy do Nespresso, gdzie kupiłam oczywiście nowe kapsułki, zapakowane w torebkę, którą zresztą widzieliście. Potem poszliśmy do Van Graaff. Z Van Graaff obeszliśmy tam jeszcze kilka sklepów, ale weszliśmy do Bath & Body Works, gdzie zrobiłam zakupy
I pamiętam, że do tej torebki z Nespresso wrzuciłam sobie mydełko. Ale że coś mi tam nie pasowało, to wyciągnęłam to mydełko i włożyłam je do torebki. No i potem weszliśmy jeszcze do kilku innych sklepów, weszliśmy do Zary. No i słuchajcie, co w Zarze? No oczywiście wzięłam spodnie i poszłam je mierzyć do przymierzalni. I tak położyłam tą torebkę papierową z tą kawą i moją torbę chyba na jakimś takim, co nie wiem co to było, taki podnóżek, stoliczek czy coś takiego. No i dobra, później były zakupy, które zrobiłam w kasie tej takiej, wiecie teraz, są te kasy, gdzie się płaci szybko kartą. No i znowu tam chodziliśmy, poszliśmy na kolejne piętro, poszliśmy do Reserved. Massimo zrobił tam sobie zakupy i poszliśmy coś zjeść na samą górę w Złotych Tarasach. I słuchajcie, jak już jesteśmy przy zamawianiu jedzenia, ja się zorientowałam, że nie mam tej torby z kapsułkami Nespresso. O Jezu, co to się działo, słuchajcie, mówię do Massimo, ty, niemożliwe, no gdzie ja zostawiłam tą torbę, albo gdzieś mi upadła, albo ja ją gdzieś zostawiłam. No oczywiście, wiecie, panika, pierwszy raz mi się zdarzyła, słuchajcie, taka sytuacja. Mówię, nie, no na pewno, nie, no na bank zostawiłam ją w Zarze, w tej przymierzalni, już tam ktoś wszedł i z tej przymierzalni sobie zabrał te kapsułki, ale tak potem myślę, kombinuję. Zjedliśmy obiad, Massimo mówi, jaka jestem wściekła i mówi do mnie, słuchaj, to nie tak zróbmy, pójdziemy sprawdzić, czy gdzieś ta torba jeszcze jest i przejdziemy się całym szlakiem, gdzie szliśmy, może ktoś ją podniósł, może ktoś ją widział, nie wiem, może ci gdzieś upadła i wejdziemy najpierw do Reserved. Dlaczego się śmieję? Bo Massimo stwierdził, że pierwszy raz widział, żebym tak szybko szła. Mówi, że nigdy w życiu nie widział, słuchajcie, żebym tak szybko szła. Więc śmiał się ze mnie, bo zazwyczaj jest tak, że to ja idę za szybko, znaczy, że to on bardzo szybko idzie i ja muszę go uspokajać, spokojnie, pomału, pomału dam radę. Ale mówię wam, słuchajcie, jak ja wyprułam do tego Reserved, jak weszłam do tego Reserved, miałam taką zadyszkę, pani przy kasie spojrzała na mnie i widzę, że leży moja torba. Uśmiechnęła się, mówię, tak, to ja ją zostawiłam. A pani mówi, no tak widziałam i tak czekała na panią, żeby pani tutaj panią wróciła. Słuchajcie, normalnie cała się oblałam potem. Mówię, Boże, w życiu nie miałam takiej sytuacji, ale byłam święcie przekonana, przysięgam wam, że zostawiłam tę torebkę w Zarze w przymierzalni, na bank w Zarze w przymierzalni, na pewno ktoś już ją sobie przywłaszczył i będę musiała iść jeszcze raz do Nespresso i robić jeszcze raz zakupy. Massimo do mnie mówi, słuchaj, ale jesteśmy przed okresem świątecznym, w okresie świątecznym, przedświątecznym. Ja myślę, że znajdzie się na pewno jakaś dobra dusza, która gdzieś tą torebkę odłożyła lub też zostawiła. Na pewno nikt jej nie ukradł. Ja mówię, słuchaj, nie chcę mi się wierzyć, ludzie są różni, ja już mam po prostu, jestem uprzedzona, nigdy mi się nie zdarzyło, żebym coś zgubiła i ktoś mi to oddał. Fakt, czasem się słyszy gdzieś w telewizji, czy w radiu, czy w internecie, że ktoś znalazł torbę z pieniędzmi, portfel i tak dalej i go zwrócił, co naprawdę bardzo rzadko się zdarza, z całą, słuchajcie, zawartością. Nawet Massimo do mnie mówi, a gdybyś znalazła torbę wypełnioną kasą, taką właśnie papierową torbę wypełnioną kasą, to co byś zrobiła? Ja mówię, no zgłosiłabym to na policję. On się tak na mnie patrzy, mówi, jasne, nie przywłaszczyłabyś sobie, gdyby tam był na przykład 1 000 000 złotych? No właśnie, ja mówię do niego, słuchaj, całe szczęście, w mojej torbie nie ma 1 000 000. Są tylko kapsułki Nespresso z kolekcji świątecznej, więc miejmy nadzieję, że nikt tego nie ruszy. Ale mówię, słuchajcie, po prostu, co za dzień. Wszystko na szczęście dobrze poszło i dobrze się rozwiązało. Potem się oczywiście Massimo, w ogóle cały czas się ze mnie śmieje, ale ja się teraz śmieję z siebie. Natomiast jestem ciekawa, czy wam się takie sytuacje przydarzyły kiedyś. Czy zostawiliście gdzieś rzecz, a potem wracaliście, szukaliście, byliście w panice, że nie wiem, ktoś wam to ukradł, już zabrał, przywłaszczył sobie już, tego nie dostaniecie, albo zdarzyła wam się taka sytuacja, że ktoś wam oddał coś, co zgubiliście. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa, czy mieliście kiedyś taką sytuację. No ja miałam pierwszy raz i oby ostatni. I oby się to już więcej nie przetrafiło. Także słuchajcie, takim akcentem kończę dzisiejszy vlog, bo podejrzewam, że będzie on bardzo długi. Widzimy się w następnym.
jutro, o ile dobrze się nie mylę. Także trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, buziaki. Pa!